Szanowni Państwo, mam przyjemność rozmawiać z panem Szymonem Witczakiem, nadkomisarzem Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Bardzo mi miło z panem spotkać się tutaj, zwłaszcza, że do policji zawsze jest bardzo wiele pytań. A zacznę od takiego może niezbyt miłego pytania, ale spotkałem się z taką opinią, że policja zawsze jest krok wstecz, jeśli chodzi o przestępców. Czy to prawda? Oj, to pierwsze słyszę i mówiąc szczerze, nie spotkałem się chyba w swojej firmie z takimi działaniami i takimi zasadami, bo my nie cofamy się przed żadnego rodzaju zdarzeniami, ale staramy się też poprzewidywać różnego rodzaju funkcje, które się z tym wiążą. Między innymi temu przewidywaniu ma służyć Wielkopolskie Obserwatorium Zagrożeń, bo nie tylko my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Musimy sobie uświadomić, że za bezpieczeństwo odpowiedzialni są wszyscy tak naprawdę i przedstawiciele wszystkich podmiotów, które pracują na terenie województwa wielkopolskiego, czy oddziałują na społeczeństwo szeroko rozumiane. Staramy się to przewidywać. Owszem, są przestępstwa, które dzieją się, na przykład te w sieci, które my nie jesteśmy, cyberprzestępczość nie jesteśmy w stanie im jakby nie jesteśmy w stanie im zapobiec, dlatego że my spotykamy się z ofiarami różnego rodzaju zdarzeń. Działamy tutaj oczywiście i informujemy społeczeństwo o pewnych krokach, które podejmują osoby przeciwko jakby ich mieniu, czy też poprzez ich stosunki związane z funkcjonowaniem, ale są też nowe rzeczy, które wchodzą, a właściwie przestępcy poszukują nowych sposobów, które mogą służyć temu, żeby jednak byli bardziej skuteczni w swoim patologicznym funkcjonowaniu. Proszę pana, a czy rzeczywiście rodzaj przestępczości się zmienia, ewoluuje jakby i z tego powodu policjant ciągle musi być na bieżąco? No ale to oczywiste. To takie trywializm w naszym funkcjonowaniu. Obserwujemy społeczeństwo, obserwujemy, że część przestępstw przeniosła się do sieci, a więc są one popełniane przy wykorzystaniu internetu. Mamy tego pełną świadomość i rozbudowujemy też swoje komórki, które wiążą się z oddziaływaniem w tej przestrzeni. Jest to pewnego rodzaju jeden z parytetów, który służy rozwiązywaniu problemów społecznych także przez policjantów. Jest to zawód bardzo niebezpieczny, dlatego chyba zbyt wielu chętnych młodych ludzi do policji nie ma. Mogę się mylić. Myślę, że rynek pracy daje obecnie tyle możliwości i tyle przestrzeni, że tak naprawdę każdy na tym rynku znajdzie dla siebie tą przestrzeń. A ja powiem Państwu tylko tyle, że mamy wielu chętnych, którzy chcieliby wstąpić do policji i cały czas oczekujemy na tą liczbę jeszcze większą, bo mamy dużą fluktuację kadr, która jakby zmienia albo swój zawód, albo zmienia swój stan, myśląc o formie przejścia na emeryturę, albo poszukuje nowych wyzwań, innych wyzwań w swojej przestrzeni. Mamy chętnych, ale oczekujemy także na większą liczbę tych, którzy będą zainteresowani pracą w policji. Te warunki się cały czas zmieniają. Ja mogę tylko jakby zapewnić pana, że każdy znajdzie tam swoje miejsce, bo to jest firma, która naprawdę ma różnego rodzaju działy i w zależności od tego, czy ktoś lubi kontakt ze społeczeństwem, czy ktoś lubi pracę z dokumentem, czy ktoś lubi się specjalizować w wąskiej dziedzinie, odnajdzie swoją strukturę i przyjmiemy każdego młodego człowieka, który będzie zainteresowany pracą na rzecz drugiego człowieka, bo to jest dla nas ważne i który będzie w stanie przyjąć na siebie pewne zadania, które wiążą się z funkcjonowaniem społeczeństwa, bo to nie jest łatwe. Powiedział pan, że to bardzo niebezpieczne. Zdarzają się sytuacje, w których to niebezpieczeństwo faktycznie rośnie, ale tutaj także zapobiegamy temu poprzez stosowanie różnego rodzaju kursów, wyposażaniu funkcjonariuszy, wyposażaniu policjantów w wiedzę niezbędną do tego, żeby skutecznie oddziaływać. Czy nasze społeczeństwo jest nieprzewidywalne? Jak każde, bo to społeczeństwo i relacje ludzi. Czy te relacje czasami są trudne? Tak, są trudne, bo też zawsze stoimy w opozycji, właściwie zawsze stoimy pomiędzy różnego rodzaju grupami, różnymi interesami osób i staramy się zabezpieczyć ład i porządek publiczny, bo to jest nasze główne zadanie. Niekoniecznie stawając za jakąkolwiek grupą, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby rozwiązać problem i żeby także w formie mediacji stojąc zachować tą formułę bezpieczeństwa. No i też trzeba wiedzieć o tym, że jeżeli te reguły i zasady nie będą stosowane i nie będą odpowiednio oddziaływane poprzez drugą stronę, no to nadano nam uprawnienia, które będą służyły nam tylko i wyłącznie po to, żeby doprowadzić do porządku tą większą strukturę, jaką jest ład społeczny, no i żeby zachować naszą państwowość, bo to jest główny powód właściwie naszego funkcjonowania. Po to powstaliśmy, żeby ta państwowość mogła spokojnie funkcjonować. Czy zdarzają się tacy policjanci, którzy są tam
no nie wiem, spas, że od dziecka prawie marzył o tym, żeby być tym policjantem i rzeczywiście nim został. Bo ja mam w środowisku nauczycielskim, a tutaj jesteśmy na targach edukacyjnych, no to w zawodzie nauczyciela no, wielu ludzi przypadkowych znalazło się. Natomiast ta sytuacja wygląda w policji. Wie pan co, nie badałem tego, jakie są motywacje poszczególnych policjantów. Bo to jest bardzo ciekawe. Związane z pracą, ale proszę mi wierzyć, że jest wielu policjantów, którzy naprawdę z pasją działają wobec innych osób i cały czas się doskonalą w swoich umiejętnościach. Choćby dzisiaj na targach edukacyjnych mamy policjantów laboratorium kryminalistycznego, którzy uwielbiają swoją pracę. Jak pan pójdzie do specjalistów związanych z balistyką i spróbuje ich posłuchać, to dowie się pan, że to są ludzie tak pozytywnie zakręceni w dziedzinie, którą mają okazję przedstawiać i tak z pasją podchodzący do swoich zadań, że spotka pan ludzi, z którymi nie miał pan nigdy do czynienia, bo to są ludzie, którzy zajmują się stricte przedmiotem, który służy bezpośrednio albo do popełnienia przestępstwa, albo do tego, żeby go po prostu przebadać, czy jest to już broń, czy jeszcze nie. Spotka pan tam też ludzi, którzy wiążą się z pracą profilaktyczną, a więc ludzi, którzy mają za zadanie poniekąd edukować. Ludzi, którzy chcą z pasją przekazywać wiedzę innym, bo cała nasza praca poza wykrywaniem przestępstw i wykroczeń służy też ich zapobieganiu, a więc cała forma profilaktycznej współpracy. Są tam też policjanci, którzy zajmują się, którzy pracują w komisariacie wodnym, którzy z kolei bardzo często oddziałują na terenie wody czy terenach przywodnych. To są także policjanci, którzy z pasją wykonują swoje zadania, bo ktoś kocha wodę, kocha jej oddziaływanie, ją zabezpiecza i też mam wrażenie, że to są najlepsze osoby, które mogą jej po prostu chronić. Bo o to w tym chodzi, żeby chronić te okolice przybrzeżne, wodne i też chronić to nasze naturalne środowisko. Ale to, co w naszej firmie jeszcze, bo przecież są policjanci ogniwa konnego, są policjanci przewodnicy psów służbowych, są policjanci, którzy na co dzień zajmują się różnego rodzaju trudnymi sprawami, ale ludzie, którzy z pasją pomagają innym, bo to są policjanci, którzy mają wykrywać sprawców przestępstw. A więc policjanci, którzy mają oddać im tą sprawiedliwość w postaci odnalezienia, zwrócenia przedmiotu mienia, albo oddać im tą sprawiedliwość w postaci prostej formuły, w postaci zabezpieczenia ich interesów. I tyle. Dla wielu jest to na pewno też zawód bardzo stresujący. Jak państwo radzicie sobie ze stresem? Czy ten kontakt z psychologiem na przykład jest częsty i bardzo potrzebny? No? Ludzie realizują siebie i realizują też swoje stany i łagodzą napięcia w różny sposób. Niektórzy wymagają opieki i pomocy i jeżeli tylko jej potrzebują, mamy taką możliwość i mamy sekcję, do której możemy spokojnie się zgłosić. Niektórzy realizują to w zupełnie innej formie i postaci, myśląc o swoich pasjach prywatnych, które mają i tam łagodzą swoje napięcia. Niemniej jednak na co dzień faktycznie mamy taką opiekę zapewnioną i nie ma to najmniejszego problemu, żeby się w tym zakresie i w tym temacie martwić. Proszę mi wierzyć, że ta opieka jest na bardzo wysokim poziomie. Czy dużo ludzi, no jednak wśród policjantów, jest taka grupa, która no nie wytrzymuje jednak tej presji, tego napięcia, które na pewno towarzyszy temu zawodowi i odchodzi. Rzucają mundur. Nie, myślę, że rzucać munduru to nie ma co, bo to jest zawód, który pełnimy. Jeżeli ktoś podąża za jakimikolwiek zmianami i widzi te zmiany, to zawsze może podjąć tą decyzję, to jest jego indywidualna decyzja, to jest służba, to prawda, ale każdy w nas podejmuje tą decyzję indywidualnie, więc nie widzę tutaj potrzeby, żeby w jakikolwiek sposób rzucać. To się nie, nie. Ale trudno mi powiedzieć, nie wiem jak wyglądają statystyki, nie wiem też jakie są motywacje ludzi, którzy odchodzą być może na emeryturę albo odchodzą do innych branż, nie wiem. Myślę sobie, że jak każda firma jest wiele problemów, które wiąże się z ich funkcjonowaniem. Każdy ma indywidualne podejście do tych problemów. Każdy indywidualnie może je rozpatrywać. Są też służby, które i grafik służby, który być może jest trudny dla policjantów i być może na tej podstawie podejmują jakieś decyzje, ale nie wiem, tu izolorycznie mogę na to patrzeć z mojej perspektywy. Ja nie widzę takich problemów, a jeżeli byłyby takie problemy, to zawsze są też odpowiedni przełożeni, którzy będą stali na straży tego, aby je rozwiązywać i aby ludzie byli po prostu, po pierwsze, zmotywowani i szczęśliwi do tego, że można było spokojnie tą pracę pełnić. Bo jest to mimo wszystko zawód bardzo specyficzny. Nie jest jak każdy inny, to chyba zgodzi się pan ze mną. Wymagający no, odpowiedniej osobowości. Nie każdy nadaje się do pracy w policji. No tak, dlatego na poziomie... Nie jest takich zawodów, ale policja tym bardziej chyba wymaga jednak osobowości silnych, niegłupich. Przede wszystkim także no, wysportowanych ludzi.
Wie pan co, no mamy formularz przyjęcia do służby i mamy pewną formułę doboru do służby i to, o czym pan mówi, jest weryfikowane na tym etapie. Już na tym etapie. Nie każdy się nadaje na policjanta. Tak, nie każdy przechodzi testy, nie każdy przechodzi poziom rekrutacji. Są to osoby. Są te testy? Oj, to trzeba byłoby zapytać tych, którzy będą w nich startować. Ale pan kuje kiedyś przewodzi. Z naszej perspektywy i z mojej perspektywy nie. Ale są to testy natury psychologicznej, osobowościowej także. I tutaj trzeba powiedzieć, że to są indywidualne predyspozycje. Ale ta druga część natury fizycznej nie. Z mojej perspektywy to nie są trudne testy. Każdy, kto, nie powiem, że ćwiczy zawodowo, ale ćwiczy hobbystycznie, dba o swoją formę, jest w stanie je po prostu przejść. Ale to nie może być przypadek. Nie traktujmy tego jako przypadku. Musimy zobaczyć, postarać się i dowiedzieć się, na czym polega to zadanie, jak je możemy wykonać, aby technicznie też do tego podejść. Ja, może to pytanie nie do końca będzie właściwe, ale muszę je zadać, bo tu jest taka sprawa. Czy filmy kryminalne, filmy sensacyjne, czyli wiadomo, że policjant nierzadko odgrywa rolę no niebanalną, ważną, prawda? Czy one policji pomagają, czy raczej przeszkadzają w pracy? Bo one tworzą te filmy jakiś taki mit często o policjantach, prawda? Tworzą jakąś subiektywną ocenę tej naszej rzeczywistości. Tworzą, ale w zależności od tego, jakie filmy. Zgodne z tą rzeczywistością, czy raczej jest to wymysł artystyczny? Znaczy jest to dzieło artystyczne i to nie ma żadnego, w żadnym zakresie jakby nie możemy temu zaprzeczyć, bo to jest dzieło artystyczne. Ale ile jest w tym prawdy, ile jest w tym sensu w ogóle naszej pracy, ile w tym jest realnej formuły podejmowania codziennych działań, to jest tak naprawdę wizja artysty, który tworzy to dzieło. I czy to zawsze wpisuje się w kontekst naszej pracy? Nie, nie zawsze. Możemy nazwać te filmy i dzieła czasami science fiction, czasami absolutnie dziełem i na tym musimy pozostać, bo niżej nie będziemy schodzić oceniając je. Ale też pamiętajmy, że te filmy odnoszą się czasami do pewnej przeszłości i dużo się zmieniło w tej firmie, dużo zmienia się jej na co dzień. I zarówno ludzi, relacji, sposobu podchodzenia do tej firmy, do zdarzeń. I czasami te dzieła naprawdę nie mają nic wspólnego z tą naszą obiektywną rzeczywistością. Ale to fakt, czasami patrzymy na to z takiej perspektywy ciekawostki, żeby zobaczyć, jak to dzieło bardzo wpisuje się w to, co nas na co dzień dotyczy. Ale to indywidualna forma, indywidualna ocena każdego policjanta. Proszę pana, teraz tak troszeczkę jakby no, prywatne do pana pytanie, związane jakby z pańską karierą w policji. Żeby zostać nadkomisarzem, to jest długa droga, wymagająca. Wie pan, no poddajemy teraz kwestię autooceny mojej osoby. To moi przełożeni zdecydowali o mojej drodze. Ja staram się podchodzić do tego i robić najlepiej to, co potrafię, a moim zakresem i zadaniem jest profilaktyczna praca, więc współpraca z państwem, czy reprezentowanie naszej firmy. I patrząc na moją karierę zawodową, to staram się robić to jak najlepiej i cieszę się, że ktoś docenia tą formułę. To bardzo wąska przestrzeń w policji, bardzo mały punkt oddziaływania, ale także ważne z perspektywy i mojej, i pracy profilaktycznej, i policyjnej. I cieszę się, że mam tą płaszczyznę, że mogę współpracować z innymi, a tym bardziej cieszę się, że doceniają, że spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy doceniali tą formułę. Bo z perspektywy mojego funkcjonowania to bardzo ważne, żeby czuć tą pozytywną ocenę i wiedzieć, i mieć tą pewność, że to, co robimy, ma sens z perspektywy instytucji. Czy przestępczość w Polsce rośnie, czy spada? Przestępczość w Polsce od wielu lat spada, ona się zmienia. Są różne aspekty, które być może na przełomie jakiegoś czasu mogą się determinować wzrostem, ale z perspektywy oceny i subiektywnej oceny, bo to poczucie stanu bezpieczeństwa i oceny bezpośrednio formacji, ale też oceny przestępczości, musimy powiedzieć, że nasz kraj jest miejscem bezpiecznym. Bez względu na to, jakie jest nasze poczucie na ten czas, ten kraj jest miejscem bardzo bezpiecznym, a województwo wielkopolskie jest jednym z nich, gdzie możemy spokojnie mówić o pozytywnym oddziaływaniu społeczeństwa. Ale też te targi i samo fakt, że tu jesteśmy, świadczą o naszej współpracy z wieloma instytucjami. To jest klucz do tego, żebyśmy wszyscy byli bardziej bezpieczni i żebyśmy mogli razem sobie pomagać, bo tak jak my sami nie zbudujemy najwyższego poziomu bezpieczeństwa, sami nie. Ale we współpracy z odpowiednimi instytucjami możemy zrobić naprawdę wiele. I cieszymy się i dziękujemy Państwu za to i organizatorom za to, że możemy tu z Państwem być, bo młodzież patrzy
na naszą współpracę, na nasze korelacje, na wszystko, co wiąże się z tym, w jaki sposób wpływamy na ich bezpieczeństwo. I oceniając nas na wysokim poziomie, musimy powiedzieć, że ta współpraca jest na jeszcze wyższym poziomie. Bardzo za to dziękujemy. Ważne, że jednak ta przestępczość spada, ale czy dotyczy to także cyberprzestępczości? Różnie podchodzimy do tego zakresu, bo to są różne aspekty, które wpisują się w cyberprzestępczość. Są to działy, na które zwracamy szczególną uwagę, bo ta przestępczość pospolita, codzienna, ona patrzymy i notujemy to, że ona na co dzień spada, ale jeżeli chodzi o poszczególne aspekty cyberprzestępczości, to z jednej strony budzi się świadomość społeczeństwa, aby pewne sprawy zgłaszać. Bo mówimy też o ciemnej, szarej, ciemnej liczbie przestępstw, które dotychczas nie były przez nas odnotowywane, ale to także dlatego, że aspekt to jest nasze społeczeństwo niestety nie informowało nas o tym. Bo to pewien specyficzny rodzaj przestępczości, gdzie to ofiary przychodzą do nas, mówiąc nam o tym, że coś się zadziało. Owszem, na podstawie tych kluczy możemy powiedzieć, że są pewne aspekty, gdzie powinniśmy budować większy poziom bezpieczeństwa albo oddziaływać z większą intensywnością i to robimy. Ale ten cyberświadom daje nowe narzędzia do pracy firmom, osobom, nowe narzędzia komunikacji, nowe narzędzia zabezpieczania swoich umiejętności, danych i sprzętu. No i tutaj to także nasze działanie, bo to także te nowe aspekty związane z zabezpieczaniem swojego sprzętu, ale też zabezpieczaniem swoich interesów. To tam mamy jakieś wzrosty, ale nie jestem w stanie panu powiedzieć o statystyce tego typu wzrostów, bo to nie jest tak, że możemy powiedzieć o przestępczości cybernetowej. Możemy powiedzieć o przestępczości za pośrednictwem internetu. Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć o liczbie tego typu zdarzeń. Ja jestem już, powiedzmy, człowiekiem dość dojrzałym i lata moje młodzieńcze przypadały w trudnych czasach politycznie. Muszę przyznać, że wtedy odczucia nasze społeczne do policji, wtedy milicji, no, były raczej negatywne. Jak to dzisiaj wygląda? Na pewno się zmieniło na plus. Ale jakie jest pańskie zdanie? Czy rzeczywiście czujecie wsparcie ze strony społeczeństwa? Gdybym miał powiedzieć indywidualnie za siebie, to ja nie spotkałem osób w swojej przestrzeni, z którymi nie mógłbym współpracować, które by powiedziały, że nie chcą tej współpracy, które powiedziałyby, że nie mam do pana zaufania. Nie spotkałem takich ludzi, a pełnię służby w różnych dyżurach, dlatego że indywidualnie staram się podchodzić maksymalnie kompetentnie wobec osoby i merytorycznie, z którą przychodzi mi współpracować, myśląc o tym, że ona przychodzi z jakimś swoim problemem. Ale to nie jest tak, że ja jestem posiadaczem całej wiedzy świata i posiadaczem wszystkich zdarzeń. Jeżeli nie jestem w stanie osobie pomóc, to jestem w stanie powiedzieć jej, kto może to uczynić i poszukuję dla niej dobrego rozwiązania. Bo nie zawsze z osobami, którymi mamy do czynienia, to są osoby, które choć czują się ofiarami, to mamy do czynienia ze sprawcami przestępstw. Nie zawsze tak jest. Są niestety pewne aspekty i okoliczności, gdzie my, jako policjanci, działamy o zasadę legalizmu, a więc co zostało spenalizowane, to dla nas będzie przestępstwem. Ale to nie zawsze równa się z tym, że ktoś czuje się oszukany. Nie zawsze tak jest. Ale z perspektywy tego, o czym pan powiedział, dużo się zmieniło od aspektu, myśląc o tym, że jest pan osobą doświadczoną, to nasze społeczeństwo dzisiaj pozytywnie ocenia działania policji i mamy, choć różnie bywa w naszej przestrzeni, w zależności od tego, jakie incydenty wydarzyły się na terenie naszego kraju, różnie osoby to oceniają. Niemniej jednak mamy bardzo wysoką ocenę naszych działań, która wpływa relatywnie na poziom bezpieczeństwa. Dla nas to jest klucz, którym mierzymy tę formułę. Z perspektywy formacji mogę wypowiadać się tylko za siebie, ale patrząc na dane, patrząc na zakres przekroju naszych działań, na cały obraz i obiektywnie patrząc na niego, to muszę powiedzieć, że naprawdę dużo pracy zostało wykonane, aby ten wizerunek zmienić, a za tym wizerunkiem zakres naszego postępowania wobec różnych grup, które wiążą się z naszym sympatycznym społeczeństwem. Ostatnie pytanie, ponieważ no hałas nam tutaj towarzyszy, ale muszę je zadać. Czy według pana mandaty są za niskie, czy za wysokie? Mandaty ustalane... Tego tu zdrowotką akurat, ale na pewno ten problem pana też dotyczy. Mandaty to są kwoty, które ustalane są najczęściej z góry przez instytucje. No to wiemy, tak. Które tworzą taryfikator. Ale czy powinny być wyższe, czy niższe? Ja absolutnie nie będę wchodził w żadną polemikę, która wiąże się z tym, czy one są za wysokie, czy za niskie. Ale trzeba o tym wiedzieć. Ale trzeba o tym wiedzieć i o tym pamiętać, że mandaty wiążą się
z wykroczeniem, z zachowaniem, które społecznie jest nieakceptowalne. I mandaty wiążą się z tym, że ludzie powinni mieć świadomość, że to nie jest za nic. To jest jednak zapewne zachowanie. Więc muszą zwracać uwagę na to, jak się zachowują na co dzień. Unikać tych zachowań, nie policjantów, ale tych zachowań. I to bardzo ważne. Bo wie pan, jak się tak prywatnie rozmawia czasami z policjantami, to mówią, że mogłyby być wyższe, bo mniej może szaleńców na drogach by było. Być może. Być może. Dziękuję bardzo. Kończymy w takim razie naszą rozmowę. Było bardzo miło. Do zobaczenia w przyszłym roku. Mam nadzieję, że również będziemy mogli porozmawiać. Może coś się zmieni i będzie nowy temat do poruszenia. Do zobaczenia w przyszłym roku lub na drodze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.